Jest ze mną pani Mirka Stasińska z Koła Gospodyń Wiejskich w Sycewie. Zauważyłam na stoliku mnóstwo pięknych cudeniek. Z tego co wiem, jest pani autorką tych wszystkich prac. Tak, to znaczy teraz akurat jest tą zwaną tak wiklinę z papierową. Byliśmy na warsztatach takich w Zaryniu, w gminie Wierzbinek, w których się uczyliśmy to wykonywać, a więc robiliśmy wianki i różności. Akurat my wzięliśmy sobie takie związane z świętami wianek na bożonarodzeniowy, ale były różne, robiliśmy różne koszyczki, tam różne takie ozdoby na ten i po prostu i to robione jest z wikliny papierowej, oczywiście szyszki także, to jest znowu z krepiny, gwiazda betlejemska też i teraz też byliśmy na takim, u nas w Sąpolni, w gminie Sąpolno było pierwszy raz organizowany taki jarmark bożonarodzeniowy i tam wystawialiśmy się z różnymi dekoracjami przeważnie też bożonarodzeniowymi, no i robiliśmy bombki ze wstążki, robiliśmy stroiki, różne są te bombki, robiliśmy tak, tu pani, to jest bombka też z szyszek, akurat to są szyszki z modrzewia, bo są najmniejszej, po prostu najwięcej takie dekoracyjne. Robiliśmy tak, tutaj widać szopkę bożonarodzeniową. Mieliśmy różne dekoracje, tak, dzwoneczki, bombki, robione na szydełku. Za pierwszym razem, jak to się widzi, to o matko, nie zrobię tego, nie tak. Ale jak już się wejdzie, tak my mówimy, w rytm, to już o później idzie bardzo szybko, także nie jest trudno. Po prostu wola chęci tylko i